Hello and welcome back to The Witcher 2, and let's continue our talk with Filipa. What happened here 3 years Co ago? tu się wydarzyło 3 lata temu? Henselt uderzył na Edirn, ale połamał sobie zęby. Nikt nie wygrał tamtej bitwy. Konflikt Sabriny Glevisig z głównodowodzącym sił Kedwen doprowadził do rozgromienia obu armii. Ogniste kule zamieniły pole bitwy w płonący grobowiec. Henselt oskarżył Sabrinę o użycie zakazanej broni. A ta przeklęła Henselta? Tak sądzę. Podejrzewam, że ze względu na okoliczności klątwa wymknęła jej się spod kontroli. Okoliczności. Złe ułożenie gwiazd, nie ta faza księżyca. Zawsze znajdziecie jakąś wymówkę dla zwykłego partactwa. Rzucała klątwę, płonąc na stosie. Ręce i stopy miała przybite do koła odwozu. I tak nieźle jej poszło. Know anything about blood curses? Znasz się na klątwach krwi? A ty? No. To klątwa krwi 4. stopnia. Zwana również klątwą arcymistrzyni. Proszę, proszę, jestem pod wrażeniem. Problem w tym, że do tej pory myślałem, że to mit, że takiej klątwy nie da się rzucić. To źle myślałeś. Istnieje 6 potwierdzonych przypadków rzucenia takiej klątwy. A potwierdzone przypadki zdjęcia? 1. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaber. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła m.in. Sabrina Glevisig. Jaki ten świat mały. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją Rodalega Szkarłatny, kompletny szaleniec, ale bardzo zdolny. Zaćmienie i upiory też były. Rozumiem, Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego Rodalegi. Właśnie. Okej, okay, what did Francesca learn that? Doświadczenia Franceski i jej zespołu mogą nam w czymś pomóc? To dzięki niej wiem o symbolach i specyfice działania klątwy. Wyjaśnij. W końcu to ja mam nadstawiać łuba. Będziesz musiał przeżyć bitwę i w odpowiednim momencie zmienić jej przebieg. Nie wiem dokładnie, co się wydarzy. Nikt tego nie wie. Rozejrzę się za artefaktami. Not all ghosts were aggressive, did you notice? Zauważyłaś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Większość znikała po zetchnięciu z aurą żywej osoby. Myślę, że moc klątwy wypacza duchy poległych w bitwie i zmienia w draugiry. To jakaś wiedźmińska, fachowa nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny, powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Można je zabić konwencjonalnymi środkami? Wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy. Do tego właśnie będziesz potrzebował symboli wojny należących do poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie. Inaczej nie zwabią duchów. Dobra, rozejrzę się. Wystarczy, że znajdziesz symbole nienawiści i śmierci. Ja zajmę się resztą. Wolałbym odwagę i wiarę. Nie marudź. Zobaczę, co da się zrobić. Zdaje się, że Cecil wie wszystko o okolicy. To okay. Mi wystarczy. Dam znać, jak się czegoś dowiem. That helps a lot. And I mean a lot. A tak z ciekawości, ile kosztuje kurs magii? Nie stać cię, Wiedźminie. Poza tym jesteś za stary. Mimo wszystko znam parę sztuczek. Masz na myśli wiedźmińskie znaki? Filippa potrafi wyczarować iluzoryczny ogród pełen kwiatów, owoców, młodych elfek i elfów kopulujących radośnie przez cały dzień. Zawołaj mnie następnym razem, jak wyczarujecie ten ogród. Chętnie go zobaczę. Ciekawa i zawodowa, rozumiesz? Oczywiście. Ale teraz Filippa jest zajęta Saskią. Nie sądzę, by miała ochotę na skomplikowane iluzje. Kim jesteś? Nazywam się Cynthia.
Jestem adeptką magii. Filipa jest moją mentorką. To współczuję. Nie ma czego. Jest surową panią, owszem. Ale bywa też urocza. Jest najlepsza. Poza starymi elfkami nie ma sobie równych. Żebyś widział, jak ona czaruje. Lekko i z gracją. Nie to, co ta stara lampucera de Tancarville. Znasz Sile? Widziałam, jak czaruje. Widziałam wszystkie wielkie czarodziejki przy pracy. Sheila ma męski styl, jest precyzyjna, logiczna, świetnie poukładana, ale brak jej gracji i elastyczności. To twoje zdanie, czy powtarzasz po Filipie? Zgadzamy się w tej kwestii. Triss Merigold ma talent, ale brak jej determinacji, zimnej woli i odwagi. Bardzo ciekawe. Keira Metz i Margarita Lo Antilli są znudzone i zrezygnowane. Jedna jest hedonistką i nimfomanką, druga dba tylko o swoją szkołę. Dawno temu straciły zapał do magii. No i jest Francesca Findaber. Nikt nie wie, co tak naprawdę ta stara elfica potrafi, ale jest bardzo potężna. Rozumiem, że Filipa jest wolna od tych wad, ale na pewno ma jakieś słabości. Ambicje. Nieskończoną, bezkresną i piekącą jak pustynia Korat. Magia lub niebezpieczeństwo. I didn't see anything, and I have no idea why she kept pickaxe in her place, and I don't know for how long my microphone was muted. Co to jest? W zielonym kubraczku, wśród zielonych krzaczków, podkulone nóżki, chwyta tłustem... And if I remember correctly, Cecil's house is this one. Oh, there he is. No anyone who took part in the battle 3 years ago? Cecil, znasz kogoś, kto brał udział w wojnie sprzed 3 lat? Ja brałem. Walczyłeś pod Vergen? Bah. Podobno sporo wiesz o samej bitwie. Ten Ramol Henselt, królem zwany, myślał, że u nas żyje banda ćwoków, co to się zesrają ze strachu, jak tylko przeprawi wojska przez rzekę. Dlatego zaatakował Edirn? Według Henselta, górne Edirn to prastare dziedzictwo kedweńskiej korony, które musi wrócić do macierzy. Bezczelny pierdziel. Miał trochę racji. Jak poczytasz historyczne księgi, dowiesz się, że 300 lat temu ta ziemia rzeczywiście należała do Kedwen. Sranie po ścianie. A 700 lat temu były tu elfy? A 1 000 000 lat temu może panowały tu jakieś robaki? Jakby tak patrzeć, to każdy król mógłby się spokojnie wpakować z armią do sąsiada i powiedzieć, że ma do tego pełne prawo, bo kiedyś jakiś jego przodek strzelił tu kupę. No dobra, Henselt postanowił zająć górne Edirn. I co dalej? Przybył, dostał w pierdul i wybył. Nie ułatwiasz mi roboty, Cecil. To nie była bitwa, to była rzeźnia. Jak o tym gadam, wszystko staje mi przed oczami. Nie chcę. We mgle duchy poległych w bitwie toczą walkę. Zmieniają się w stwory zwane Draugirami. Edirnczycy, Kedweńczycy, ludzie, elfy. I krasnoludy też. Że też, kurwa, nie mają spokoju nawet po śmierci. Chcę im pomóc, ale muszę się dowiedzieć, jak przebiegała bitwa. Pomóc. To słuchaj. Dzień był ładny. Vandergrift zaatakował po południu. Pierwsza szła bura chorągiew. Wielu z naszych posrało się ze strachu, jak zobaczyli sztandar. Ale my też mieliśmy dla nich niespodziankę. Pod osłoną nocy zrobiliśmy wały ogniowe. Do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że udało nam się orżnąć ich zwiadowców. Gdyby nie ta zasadzka, pewno byśmy dzisiaj ze sobą nie gadali. Pewno w ogóle nie byłoby górnego Edirn. Zdziesiątkowaliśmy burą chorągiew, ale to był dopiero początek. Nas prowadził Seldkirk. Wszędzie, gdzie się pojawił, Kedweny oddawały pole. Jak się patrzyło na jego zbroję, to aż serducho rosło. Wtedy do boju ruszył sam Vandergrift. Spotkali się na środku pola. Koniec końców Vandergrift usiekł Seldkirka. Straszna to była śmierć. Myślałem, że to koniec. I wtedy spadło niebo. Całkiem jakby same gwiazdy postanowiły się zemścić za śmierć wielkiego rycerza. Ogień pokrył całe pole bitwy. Nikt już nie szukał wroga, tylko drogi ucieczki. Tak.
Wtedy już nie było wrogów czy przyjaciół. Byli tylko żywi i martwi. Powiadają, że to przez kedweńską czarodziejkę, która chciała się zemścić na Vandergrifcie. I coś chyba w tym jest, bo Henselt kazał ją stracić zaraz po bitwie. Did you see the Kedwenin's cross? Widzieliście przeprawę Kedweńczyków? Z daleka. Widziałem Vandergrifta na czele 4000 ciężko zbrojnych. Niejednemu serce struchlało, jak zobaczył elitarne niedźwiedzie łby albo pancerne chorągwie z Artkerajp. Po środku szła bura chorągiew. Weterani spod Brenny. Vandergrift, jak tylko stanął na edirńskiej ziemi, wlazł na pagórek i patrzył, jakby swoich włości doglądał. Pamiętam, że na ten widok krasnoludy jak jeden mąż zdjęły portki i zaświeciły mu życiami. Wtedy naprzód wyszedł Celtkirk. Zbroja lśniła w słońcu. Baliśmy się, że ustrzeli go kedweński kusznik, ale tamci też stali, jakby kije połknęli. A Celtkirk popatrzył na nich i tylko lekko się pokłonił. I'm not remembering all that. How did the battle start? Jak rozpoczęła się bitwa? Pamiętasz? Jakby to było wczoraj. Henselt przeprawił wojska przez Pontar trzeciego dnia po równonocy jesiennej. Edirn ma dobrych szpiegów i byliśmy na to przygotowani. Celtkirk rozstawił wojska wzdłuż linii wzgórz. Serducho rosło, jak na wietrze łopotały chorągwie Wengerbergu, Aldersbergu, Gulety. W naszych szeregach ramię przy ramieniu stali rycerze, pancerni, piechota, nawet chłopstwo wystawiło swoje oddziały. Krasnoludy rozmieściły się na lewej flance. Ponad 5000 luda i nieluda. Nikt nie patrzył na rasę ani na pochodzenie. Jak nigdy dotąd. Brakowało tylko króla Dymawenda. Pewno miał na głowie ważniejsze sprawy niż obrona kraju. What happened to the Dan Banner? Zdobyliście sztandar Burej Chorągwi? Doborowy oddział Henselta. Żaden Jucha nie przeżył. Domokrążca wysłał ich na pewną śmierć. Potem nawet nie przysłał posiłków. To był potwór w ludzkiej skórze. Żołnierze z Burej to prawdziwe zabijaki były. Siła naszych natłukli, ale na każdego Burasa przypadało 7 żołnierzy Edirn. Nie mieli szans. Zdobyliśmy sztandar. To, co z nich zostało, pochowaliśmy w kryptach za Vergen. Sztandar też tam jest. Wrogów, nawet martwych, trzeba szanować. Będę potrzebował tego sztandaru. We already took that. Did you see the duel between Celtkirk and Vandergrift? Widziałeś pojedynek Celtkirka z Vandergriftem? Stałem dość blisko. Nigdy nie widziałem takiej walki. I pewnie nigdy nie zobaczę. Raz już ze sobą walczyli. Na turnieju rycerskim w Artkerajk. Tam Celtkirk był górą. Napierdalał domokrążce tak, że aż mu miecz połamał. Drugi taki rycerz jak Celtkirk to już się nie urodzi. Vandergrift to się podobno po tym turnieju tak wkurwił, że powiesił kowala, który mu miecz rychtował. Potem zamówił jakiś specjalny u czarodzieja. No i pewno tym mieczem zaszlachtował Celtkirka. Vandergrift nie żyje. Nie wiesz, co się stało z jego mieczem? Wiem, a jakże. Saskia go ma. I dobrze. Tylko jej ręka może poskromić nienawiść, jaka jest zaklęta w jego ostrzu. Kiedy płomienie po bitwie opadły, na żer wyszły hieny cmentarne. Rozdrapali wszystko. Najgorsze jest to, że w całym Edirn nie ma żadnej pamiątki po Celtkirku. Jego brat coś pierdolił, że ma rękawice, ale ługał jak pies. Thanks, Cecil. I know what to look for. Dzięki, Cecil, pomogłeś mi. Wiem już, czego potrzebuję do zdjęcia klątwy. Pani Eilhart mówiła, że potrzeba 4 artefaktów. Sztandar symbolizuje śmierć, miecz Vandergrifta nienawiść, ale reszta? Filippa zdobędzie pozostałe. Myślę, że wie, gdzie ich szukać. Oby. Yeah. Alright, Cecil. I need to reach the Harpy Lair. Muszę wejść do gniazda Harpy. Nie ma mowy. Please. Wiem już o nich. Gromadzą sny, nawet znalazłem jeden. Ale okazał się za słaby. Muszę znaleźć inny, silniejszy, więc otwórz proszę tę cholerną bramę. Posłuchaj, Wiedźminie. Ja bardzo chcę, żeby Saskia wróciła do zdrowia.
ale nie mogę zrobić z miasta Luna Parku tuż przed bitwą z Henseltem. Tę bramę zamknął mój dziad i miał ku temu powody. Wyobraź sobie, że wszyscy mogą swobodnie oglądać te sny. Skojatel, edirńska szlachta, chłopi, krasnoludy. Każdy widzi, co się marzy innym. Zgroza. Mało tego. Wedle legendy najstarsze sny mogą stać się rzeczywistością. Nie chcę koszmarów przemykających się nocą w zaułkach Vergen. Otwórz. Załatwię to szybko. Zachowujesz się jak pijany adorator i zaczynasz mnie wkurzać. Nie! Znaczy nie. To senne marzenie, które znalazłem, należy do ciebie. Co ty wygadujesz? Mów! Wyobrażam sobie, że to kłopotliwa przypadłość, ba w twojej sytuacji to wręcz sprawa o znaczeniu politycznym. Ktoś mógłby rzec, że jesteś odszczepieńcem. Reprezentujesz wielowiekową tradycję, powagę urzędu starosty, a teraz, na dodatek, kierujesz przygotowaniami do obrony miasta. Nie ośmielisz się. Naprawdę? Wyobraź sobie brodate oblicza przodków wykute w kamieniu. Będą spoglądały już nie z dumą, ale z potępieniem. Kto wie, może zatrzymasz urząd, ale już zawsze będziesz na językach. A twój siostrzeniec? Biedny dzieciak. Otworzę bramę. Przysięgałem matce Skalena, że do końca życia będę trzeźwy jak świnia. I zamierzam dotrzymać słowa. Nie obchodzi mnie wielowiekowa tradycja. Chrzanie, co krasnoludy gadają, ale masz rację. Nie wolno osłabiać morale w Vergen. Musisz pogrzebać tę sprawę. Tajemnica ma umrzeć wraz z tobą. Nigdy nie wypowiedziana. Rozumiesz? Rozumiem. I dzięki, starosto. Życzę wytrwałości w abstynencji. Thank you. Now I feel bad about that. Is this the gate? Killed Hank Green Hurler. Yep, I want that. Doesn't really show me where to go for that. Hatred symbolized. Yeah, there's that again. Oh, it's with Saskia. Right. I need to go to the inn. Biber! Wiedźmin nie człowiek. To co? Snapsa nie będzie? Nie. This way? Not this way. What is the grey arrow? Śniło mi się, że robiliśmy na przodku, jak za dawnych czasów. Come on. And it's gonna be the one that's always at the bar. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Słyszałem, żeś widział ciekawe rzeczy. Tak jak ciebie widzę. Niesamowite. Spoglądam ci ja w niebo, a nie. Za taką historię musisz mi postawić kolejkę. Zamkniesz ty się wreszcie? Znamy te bujdy na pamięć. Jestem klientem i będę mówić, co chcę. Polej macha kamskiego dwójniaka, a nie oszukuj tylko! Ten szlachetny wędrowiec zapłaci. Okej. Nie mam tyle pieniędzy. Opowiem ci... Słyszałem... Tak, sam jest... Nie będę... Maybe you can tell me, innkeeper. Mówiłeś karczmarzu, że znasz tę historię na pamięć. Więc opowiedz mi. Jak zapłacisz mi za dwa machakamskie dwójniaki, które ten opój wypił? Karczmarz jest za głupi, żeby dobrze opowiedzieć taką piękną historię. I hate you guys. So be it, I'll pay for this flashes round.
Zapłacę, ale jak mnie znudzisz, to ci tego dwójniaka w życiu wleję. Taki przedni trunek, a moja żyć nie czuje smaku. Zobaczysz, nie będziesz żałował. Mów. W zeszłym tygodniu idę ci jako ową wozów. Lubię se tak czasem pochodzić. Do rzeczy. No więc idę ci ja sobie, aż nagle błysnęło, trzasnęło. Mówię, pewno burza idzie, ale na niebie ani jednej chmurki. Boś dubskiem o ziemię trzasnął, aż ci błysnęło przed oczami. Tak byłeś nachlany. Patrzę, a w wąwozie leżą ludzie. Całkiem jakby z nieba spadli. Chłop i kobieta. Baba piękna była. Nawet żałowałem, że na mnie nie zleciała. What did she look like? Jak wyglądała kobieta? Ruda. Włosy związane, ubrana w kaftan, wysokie buty, cycuszki jędrne, żyćko krągłe, tylko złapać i Wypisz, wymaluj, twoja stara! Zamknij się! Co było dalej? Ano, baba się poobijała, bo nie mogła wstać. Tamten chyba jej nie lubił, bo nawet nie pomógł. Stał nad nią i gadał. Straszny był. Potem poszedł, jakby nic się nie stało. Ruda została. Cycki to żeś u niej zauważył, ale żeby pomóc, to już nie, bucu. Chciałem! Już miałem do niej podejść, kiedy z wąwozu wypadł troll. Brzydki jak gówno po jagodach. Zaatakował ją? Gdzie tam? Schowałem się i wszystko widziałem. Najpierw ją obwąchał. To myślałem, że zeżre, a ten nie. Zarzucił ją na ramię jak worek i poszedł w wąwoz. To wszystko? Tak. Sam widzisz, żeś nie zmarnował pieniędzy. No, chyba o tobie słyszałem. Nie. No cóż. Yeah, we can check it out. Since I have no idea how to access the quarry anyway. Ugh. It would be a lot easier if I knew. I'm fairly sure that this gate over here is an entrance port. Apparently that's not true. Maybe we need to wait for him to open the gate. Hey. Who knows? Yeah. Pić! Idziemy pić, kamraci! Na umór! What? Co jest? Ukradły! Ukradły hędożone ptaszydła! Mój sen nie ma! Dlatego mordę cieszysz! Noc w noc śniła mi się moja żona, nieboszczka! Od wielu lat! Leć, idziemy! Ja stawiam! Okej, okay, that was interesting. But can we make it... ravines? I don't think we can. A quick save in here. Well, maybe. Maybe. Because we are not going down there where the fight is commencing, but up here. Hello. This is the key required, of course.
Okay, I get it. Oh, thank you. Oh, there's a hut over here. Old quarry. Okay, we are in the right place. Hi. Miałbym robotę. Mówiłeś coś o jakimś zleceniu. Istotnie. Coś w sam raz dla ciebie. Znam kolekcjonera w Wengerbergu. Dobrze płaci za różne ciekawostki związane z potworami. Jad krabopająków, serce nekerów? Da się zrobić. Pióra harpi. Rozumiem. Czemu akurat pióra? Nie wnikałem. Takie zamówienie już. Zainteresowany? O jakiej sumie rozmawiamy? Może umówmy się tak, że przyniesiesz mi pęczek ładnych piór na próbę, ja ci zapłacę, a jak będziesz zadowolony, to pogadamy. Pęk mu nie wystarczy? Później będziesz chciał jeszcze więcej? Raczej tak. To co? Nie mogę niczego obiecać, mam ważniejsze sprawy. How much? 12. Mam pióra. Świetnie, doskonała jakość. O to chodziło. Płacę za każdą sztukę. Przynieś jeszcze więcej piór, jeśli chcesz zarobić. You need to pay more. Coraz trudniej o harpie w okolicy. Nie rozumiem. Zwyczajnie, ceny idą w górę. Jak bardzo? By a lot. Jeśli zapłacisz o połowę więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. It's my price to find yourself on the Witcher. Mówiłeś, że to zadanie dla Wiedźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od harpii. A niech ci będzie. Yes. Zapłacę więcej. Do I have more? where can I find those? Harpy eyes, harpy I have lots more. Come here. Kiedy droga wiedzie? 60. Okay, he wants 60. Oh my god. That's a lot. And apparently I'm supposed to put those things here. Wait, I need to happy contract. The fighting over who's gonna make it up? Okay, another one. I can get 4 from this place. Don't tell me you're bugged. Typical. Oh, is that a queen? No, it's a male. Are you harpy or are you Arinia? You are harpy because I need you to deliver this. And let's change to Harpy Queen. Znów medalion. And I'm also looking for something that you're selling for here. How many feathers per harpy can I get? I might spend here a little while. Hey, get over here. Ooh, so pretty.
one. Okay, but I think that's gonna be it for today. So for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!